Protesty rolników niestety zbierają coraz więcej kontrowersji. Obecnie policja została wysłana właśnie przeciwko nim. Sytuacja na granicy z Rosją coraz poważniejsza. Dlaczego do tego dochodzi i czym może skutkować? Media podały datę pierwszego przelewu z KPO. Jakich pieniędzy możemy się spodziewać? A na koniec Władimir Putin wydał niepokojące oświadczenie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym wam polecić naszą relację ze strajku rolników, relacje i wywiady z rolnikami, myśliwymi i innymi osobami, które wspierały protesty rolników. Byliśmy na jednym z tych protestów właśnie w trakcie największej ich kumulacji, wtedy kiedy to się zaczęło, czyli 20 lutego w Mińsku Mazowieckim i tam sobie trochę porozmawialiśmy. Już część tych wywiadów jest na pewno na kanale. Sonda, ta cała relacja z tego również jest dostępna, a wywiady będą stopniowo wychodzić na nasz kanał. Zatem jeśli jesteście zainteresowani taką poważną, konkretną relacją z tego wydarzenia, a nie jakimiś wyciętymi z kontekstu fragmentami, no to zachęcam was właśnie do zajrzenia na nasz drugi kanał. Co mówią? Link do jednego z wywiadów macie w opisie, a resztę no, znajdziecie sobie po prostu klikając w kanał Co Mówią i wybierając dowolny z ostatnich filmów, no bo tam właśnie teraz poświęcamy tylko czas relacjom ze strajku rolników. No i cóż, zachęcam serdecznie, link w opisie, a teraz lećmy z pierwszym tematem. Polscy rolnicy zablokowali transport kolejowy w Medyce na granicy z Ukrainą. Uczestnicy zaczęli wysypywać z ukraińskich wagonów zboże, po czym odśpiewali hymn Polski. Na miejscu interweniowała policja. W kilkuset miejscowościach w całej Polsce odbędą się protesty rolników. Celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec polityki rolnej Unii Europejskiej, Zielonego Ładu oraz bezcłowemu napływowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Do poważnych utrudnień doszło na przejściu granicznym w Medyce. 20 lutego na granicy z Ukrainą zaostrzył się protest polskich rolników. Uczestnicy z polskimi flagami stali w pobliżu wagonów z ukraińskim zbożem i śpiewali hymn Polski. Niektórzy z rolników wysypali zawartość wagonów na tory. Filmy z protestu szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Podczas protestu w Medyce obecna była również policja. Mundurowi prosili zgromadzonych o opuszczenie terenu. Zwracano też uwagę, że uczestnicy nie stosują się do zaleceń policji. Przebywanie na tym terenie jest wykroczeniem, przekazywali mundurowi. Według informacji przekazanych przez magazyn rolniczy Agroprofil w Medyce wysypano w sumie 2 wagony kukurydzy. W proteście rolników wzięli udział także myśliwi. W internecie już od dłuższego czasu chodziły nagrania, na których widać podobne zjawisko, gdzie rolnicy odkręcają zawory i rozsypują ukraińskie zboże na ziemię. Nie jest mowa tutaj oczywiście o jakichś dramatycznych ilościach strat, a o drobnych zbożowych kopcach układających się na ulicach. Są nagrania, na których widać, że akcje te przynajmniej względem rolników były skuteczne, bo część z nich zwracało na Ukrainę z obawy przed utratą zawartości furgonetek uwagę. Jest to oczywiście nielegalne działanie, ale też poniekąd można je tłumaczyć na natężoną frustracją rolników. Wiadomo, że generalnie co do zasady mocne protesty, takie, które faktycznie mają mieć jakiś efekt, mają mieć jakiś rozgłos, muszą być po części nielegalne, niezgodne z prawem lub na granicy prawa, popełnia się wykroczenia, tak po prostu działają protesty. U nas i tak jest jeszcze luźno, bo co najwyżej jakąś gnojowicą dostanie urzędnik czy cokolwiek takiego lub tutaj, jak w tym przypadku, jest marnowane trochę żywności, co no, może dawać niestety złego PR-u również naszym rolnikom. No ale popatrzmy, jak wyglądają protesty za granicą, w takiej Francji czy Niemczech. No tam to się po prostu pali samochody. Sami przecież doskonale wiecie, jak to dziś wygląda i z jakimi problemami rolnicy się muszą zmagać. Sytuacja dzisiaj jest dramatyczna. Rolnicy mają kredyty, nie mogą sprzedać swoich płodów rolnych, a jak sprzedadzą, to te ceny są tak niskie, że nie stać ich na normalne funkcjonowanie. Musimy zawalczyć o siebie, zresztą nie tylko my Polacy. Trzeba zobaczyć, co się dzieje w Europie. Wszyscy rolnicy protestujący, wszyscy walczą o swój byt, mówił w Radiu Z
Opszański. No i na dodatek sprawa jest o tyle bardziej złożona, że można tu się głowić nad tym, kto to prawo łamie bardziej. W nagraniu z Twittera, które pojawiło się w slajdzie, które przed chwilą mogliście zobaczyć, no widać policjantów i rozsypane zboże. Widać, że dochodzi już do konfrontacji, przynajmniej słownej, pomiędzy rolnikami a policjantami. A opis mówi o tym, że rozsypany produkt to ten, na który nałożone i tak jest embargo. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, że słownikowo oznacza to całkowity zakaz eksportu, importu towarów i usług do i z danego kraju. Tak więc czy działanie jest takie znowu nieuzasadnione? Czy to tym powinna się tak silnie interesować nasza policja? Irytacja w kraju doprowadza do wielu dużo bardziej skrajnych działań niż rozsypywanie produktów rolnych. W sieci krąży zdjęcie z protestów rolników na Śląsku, gdzie na jednym z ciągników widnieje baner z hasłem Putin, zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i z naszymi rządzącymi oraz flaga ZSRR. I to już jest dużo bardziej niepokojące. Podobno całą sprawą również zajęła się już policja, zainterweniowała. Nie pamiętam, czy tego człowieka wtrącono do aresztu, czy po prostu przeniesiono na przesłuchanie i go wypuszczono. W każdym razie właśnie natknąłem się na tweeta pana z Konfederacji od Grzegorza Brauna, który tłumaczył, że dzwonił ten pan do biura poselskiego Grzegorza Brauna i prosił o pomoc, ale uznali, że jest to najprawdopodobniej rosyjska prowokacja. Niekoniecznie, że ten człowiek jest jakimś rosyjskim prowokatorem, tylko że rosyjskimi prowokacjami są rozpowszechniane grafiki o takim charakterze, które później no, pewnie pochopnie, pewnie z całej tej frustracji, być może nawet nieumyślnie ci rolnicy mogą drukować, ponieważ pojawia się tam wiele lajków, więc uznają, okej, to może być skuteczne. No głupie myślenie, jakby nie było, no ale za takimi właśnie incydentami mogą stać też rosyjscy prowokatorzy, więc mu nie pomogli. I bardzo słusznie, bo nie ma co wchodzić w ten temat z jakąś nie wiadomo jaką pomocą od polityków, no bo to też zdyskredytowałoby i rolników, i Konfederację, i generalnie polski odbiór byłby już bardzo negatywny, kiedy Europa by zaczęła mówić, europejskie media, zachodnie media o tym, że Polska wspiera działania Putina i politycy wstawiają się za kimś, kto ma takie, kto drukuje tego typu banery. Nic dziwnego, w końcu atakowana jest tutaj Ukraina. Oczywiście, że interesy Ukrainy i nastroje wobec tego kraju są dzisiaj kluczowe, tylko dlaczego ich waga przeważa nad naszymi wewnętrznymi problemami? Lećmy dalej. These asylum seekers are at the center of a border battle. My trip from I arrived to Moscow. After that I go to St. Petrus. Szefowa fińskiego MSW Mari Rantanen odwiedziła zamknięte od ponad dwóch miesięcy przejście graniczne w Imatrze w Karelii Południowej. Towarzyszyła jej minister do spraw migracji Maria Malmer Stenergard ze Szwecji. Sytuacja na granicy z Rosją może się pogorszyć, gdy tylko zmieni się pogoda. Pokazują to podobne doświadczenia krajów bałtyckich i Polski. Mamy informację, że po stronie rosyjskiej są tysiące ludzi gotowych przedostać się do Finlandii, oznajmiła Rantanen. Próby zdestabilizowania Finlandii i Europy, do czego dąży Moskwa, nie powiodą się, oświadczyła szwedzka polityk, zapewniając o możliwym udzieleniu pomocy Finlandii. Według niej, w razie potrzeby takiego wsparcia mogliby udzielić szwedzcy funkcjonariusze. Obecnie fińskie MSW pracuje nad zmianą przepisów, które umożliwią skuteczniejsze przeciwdziałanie operacji hybrydowej polegającej na instrumentalnym wykorzystaniu migrantów, co zagraża bezpieczeństwu narodowemu, przyznała Rantanen. Według niej obecne unijne i międzynarodowe regulacje nie rozpoznają tego zjawiska. Stosowny projekt miałby trafić do parlamentu w marcu i będzie wymagał równoczesnego przyjęcia zmian w konstytucji bądź uchwalenia tymczasowych przepisów wprowadzających wyjątek od obowiązujących norm konstytucyjnych. Wiązałoby się to z trudniejszą i dłuższą ścieżką legislacyjną. Irregular immigrants coming to Southeast Finland, and most of them have came with bicycles. Finland is blaming Russia for a rise in asylum seekers. Finlandia mierzy się teraz z poważnymi problemami. Przede wszystkim wynika to stąd, że miała odwagę postawić się Rosji, zamykając granice i mówiąc jasno o tym, że nie będzie żadnych nielegalnych migrantów przepuszczać. Zresztą powodów do niezadowolenia Rosja miała znacznie więcej, o czym nawet jej przedstawiciele głośno się wypowiadali w ostatnim czasie. Jeśli dojdzie do eskalacji, Finlandia ucierpi jako pierwsza, ostrzegł rosyjski dyplomata Michał Ulianow. W wywiadzie dla reżimowej agencji prasowej RIA Novosti. Ulianow
skrytykował politykę zagraniczną rządu w Helsinkach, której efektem było m.in. dołączenie kraju do NATO w kwietniu bieżącego roku. Ani jedna, ani druga strona nie chce dawać za wygraną, a konflikt medialny i przerzucanie między sobą odpowiedzialności za złe relacje jest wciąż głośny. Na dodatek, jak dobrze już pewnie wiecie, tam gdzie pojawia się głos krytyki wobec Rosji, tam pojawia się również i Polska. Premier Donald Tusk rozmawiał w kancelarii prezesa Rady Ministrów z szefem fińskiego rządu Petteri Orpo. Spotkanie było poświęcone kwestiom bezpieczeństwa w Europie. Premierzy omówili m.in. ochronę wspólnych granic, a także współpracę na rzecz zwiększenia możliwości produkcyjnych przemysłów obronnych naszych krajów. No i jasne, łączenie sił jest bardzo istotne, jest też bardzo ryzykowne. Szczególnie w obliczu tak zaciętego sporu, gdzie Rosja jawnie krytykuje wszelkie działania zrzeszające kraje Unii i NATO, wskazując na to, że to oni obawiają się mobilizacji, która mogłaby być szkodliwa dla nas. Napięte relacje i długotrwały spór może natomiast doprowadzić do podejmowania radykalnych kroków. Może całe to gadanie o tym, że oni zaatakują dopiero jak my zaatakujemy, nie jest wcale takie niedorzeczne. Lećmy dalej. Na te wielkie polskie pieniądze, które pan Kaczyński i pan Ziobro zablokowali, podkreślam, polskie pieniądze. 23 lutego Warszawę odwiedzi Ursula von der Leyen. Od razu pojawiły się spekulacje, że szefowa Komisji Europejskiej w trakcie rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem może przekazać dobre informacje dla Polski w sprawie wypłaty pieniędzy z KPO. Jak wynika z medialnych doniesień, jest nieoficjalna data przelewu z pierwszą transzą. Polska do tej pory nie otrzymała nawet jednego euro z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska wciąż stoi na stanowisku, że pieniądze zaczną płynąć nad Wisłę, jeśli nasz kraj wypełni tzw. kamienie milowe związane z praworządnością. Nie oznacza to oczywiście, że sprawa stoi w miejscu. Nowa koalicja rządząca od pierwszego dnia przejęcia władzy po Zjednoczonej Prawicy naprawia wymiar sprawiedliwości, co dostrzega także Bruksela. Co więcej, jak podało we wtorek wieczorem RMF FM, decyzja komisji w sprawie wypłaty pierwszej transzy z KPO ma zostać podjęta już niedługo, bo 29 lutego. Takie nieoficjalne informacje przekazała Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka rozgłośni w Brukseli. Chodzi o przeszło 6 miliardów euro. Z ustaleń RMF FM wynika ponadto, że wypłata środków może nastąpić z kolei na początku kwietnia. Gospodarować to, co stało się dzięki środkom europejskim w całym Trójmieście, na całym Pomorzu, to naprawdę wygląda jak taki cud. Tyle miesięcy, a my dalej nie dostaliśmy ani jednego eurocenta z KPO. No dobra, może poza tą zaliczką, ale prawdziwego KPO, prawdziwych pieniędzy, które cokolwiek by zmieniło, ani widu, ani słychu. Najpierw tyle czasu krzyczeli podczas kampanii o tym, że Tusk przejmie władzę i pieniądze natychmiast wpłyną, a później już po wygranych wyborach tyle było mówione, że te pieniądze już praktycznie tu są. Na wyciągnięcie ręki kwestia dni albo tygodni i teraz natomiast my mamy nadzieję, że one w ogóle do nas trafią. Albo przynajmniej, że jak trafią, to nie okaże się, że i tak wyjdziemy z nich na minus, bo Unia nałoży na nas jakieś kolejne wydatki, chociażby przez nieprzyjęcie migrantów, na co zgodziliśmy się, że będziemy płacić kary, które spowodują, że te pieniądze się za bardzo nam nie przydadzą. Mniej więcej takie było założenie naszego członkostwa w Unii. Mieli w nas inwestować, a później mieliśmy to spłacać. Wydaje się jednak, że te czasy następują sporo szybciej. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, Polska wpłaca do budżetu Unii Europejskiej więcej niż dostaje, a Polska jest już płatnikiem netto w Unii Europejskiej. Dane nie potwierdzają jego tezy. Według ekspertów ta wypowiedź jest dowodem ekonomicznej niewiedzy. To jeszcze za czasów oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest to też absolutnie abstrakcyjna teza. Przypuszczalnie dodając przykładowo wydatki, które przekazujemy Ukrainie, czy to w wyniku naszych decyzji, czy też z powodu decyzji unijnych, najpewniej nasz bilans i tak będzie ujemny. Widać, że Europa ma swoją praktykę na kraje niższego szczebla, którym się trochę za dobrze powodzi. Trzeba im podciąć skrzydła i ściągnąć na ziemię. Lećmy dalej. Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, опасный человек.
Władimir Putin spotkał się z ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Jednym z tematów rozmowy były doniesienia o możliwym rozmieszczeniu broni nuklearnej w kosmosie. Przywódca Rosji wydał w tej sprawie oświadczenie. 14 lutego przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner ostrzegł parlamentarzystów, powołując się na tajne dane wywiadowcze, przed poważnym zagrożeniem dla USA. Amerykańskie media przekazały z kolei, że sprawa może być związana z rzekomymi planami Kremla o rozmieszczeniu nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście Maćka Kucharczyka z gazety.pl. Podczas spotkania na Kremlu z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu, Władimir Putin poruszył kwestię ostatnich doniesień ze Stanów Zjednoczonych. Jak podaje rosyjski serwis RIA, prezydent Rosji miał stanowczo sprzeciwić się rozmieszczeniu broni nuklearnej w przestrzeni kosmicznej. Zawsze byliśmy kategorycznie przeciwni rozmieszczeniu broni nuklearnej w przestrzeni kosmicznej i nadal jesteśmy, powiedział Putin. Wręcz przeciwnie, nalegamy nie tylko na przestrzeganie wszystkich porozumień istniejących w tej dziedzinie, ale także proponujemy znaczne wzmocnienie tej wspólnej pracy, dodał. Ja nie prosto był do tego gotów, ja tego chciał, ponieważ to dawałoby mnie możliwość także ostro odpowiedzieć, co na mój wzgląd... Bez znaczenia, czy byłaby to prawda, czy jedna wielka ściema, skąd takie informacje do nas docierają? No, nasze służby wskazują na jakieś dokumenty, do których udało im się dokopać. Jeżeli ta cała broń nie miałaby się tam nigdy znaleźć, to wcale nie skreśla scenariusza, w którym Rosja faktycznie podobne dokumenty wydała i to z pełną świadomością tego, że ujrzą one światło dzienne. Nie mówię, że tak było, ale warto byłoby mieć na uwadze to, jakie zamieszanie wywołała ta informacja i fakt, że media dalej o tym trąbią. Łatwo jest nas rozjuszyć i sprowokować zamieszanie na Zachodzie. Niezwykle łatwo. Tymczasem ja raz jeszcze zapraszam na nasz drugi kanał Co Mówią, gdzie relacje ze strajków rolników pojawiają się regularnie. Wchodźcie koniecznie, bo wywiady, jakie przeprowadziliśmy z rolnikami i ich wspierającymi chociażby myśliwymi, no, są bardzo mocne i konkretne. No, nie cenzurowaliśmy tam niczego. Link w opisie do jednego z tych wywiadów. Resztę znajdziecie sobie po prostu na kanale Co Mówią, jak wejdziecie tam, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie. No i hej.